Jaki poziom technologiczny zaoferuje GTA 6? Dlaczego tak krótki zwiastun? Pokazuje więcej niż może nam się wydawać. I z jakiego powodu w kwestii projektu modeli postaci, ich twarzy i wszystkiego, co się z nimi wiąże? Ta gra stanowi ogromny krok w przód względem Red Dead Redemption 2, o GTA 5 nawet nie wspominając. No cóż, opublikowanie przez firmę Rockstar zwiastuna kolejnej części, tak popularnej, szczególnej jak serii GTA, spowodowała, że w sieci możemy aktualnie zaobserwować sporo komentarzy dotyczących jakości grafiki, prawdopodobnej zawartości, która się w niej znajdzie, i finalnie porównań do poprzedniej produkcji tej firmy. Jest to oczywiście zrozumiała, ale i dosyć ciekawa sytuacja, bowiem pokazuje, jak wiele osób szczegółowość, w tym jakość grafiki, postrzega głównie przez pryzmat tekstur. Zwracam na to uwagę, ponieważ sporo osób, oceniając jakość wykonania modeli twarzy postaci, robi to przez pryzmat wyłącznie tekstur. Oczywiście częściowo to rozumiemy, bowiem to właśnie tekstury są czymś, co widzimy od razu, i to właśnie one odpowiadają za to, że zauważamy drobne skazy na skórze, jakieś blizny, przebarwienia itd. Jednak, o ile są to detale, które faktycznie dodają grze realizmu, to paradoksalnie brak blizn, pieprzyków i tego rodzaju detali w żadnym wypadku nie świadczy o gorszym poziomie technologicznym gry. Dlaczego, zapytacie? Żeby lepiej zrozumieć ten temat, zastanówmy się, czym jest tekstura w grafice 3D i jaki ma ona wpływ na odbiór gry. I tak, pojęcie tekstura odnosi się do cyfrowego obrazu imitującego prawdziwe, istniejące w rzeczywistości materiały, jak tkaniny, drewno, metal czy choćby właśnie skóra. Taka tekstura może zawierać informacje o chropowatości powierzchni, głębi, sposobie odbijania czy rozchodzenia się światła i o ogólnej strukturze imitowanego materiału. I teraz, w przypadku tworzenia postaci, teksturą może być nawet skan prawdziwej skóry, który następnie nakłada się na model. Co ciekawe, tekstury na postaci mogą być sprytnie podmieniane w miarę naszych postępów, choćby fabularnych, czego najlepszym przykładem jest Red Dead Redemption 2. Jak zapewne zauważyliście, w miarę naszej rozgrywki twarz Artura się zmienia. Działa to w bardzo prosty sposób i odpowiada za niego specjalny algorytm. Coś na zasadzie, jeżeli zaistnieje zdarzenie X, podmień teksturę znajdującą się w folderze Y na teksturę o nazwie Artur tekstura numer 3. Taka podmiana materiałów, dla przykładu, może dziać się podczas snu naszego bohatera, podczas cutscenki czy ładowania się kolejnego poziomu. Wszystko dzieje się w tle i w sposób niezauważalny, a sam program za nią odpowiedzialny jest stosunkowo mało skomplikowany. W przypadku właśnie Red Dead Redemption 2 mamy do czynienia z dobrej jakości teksturami, na które naniesione zostały wszelkie niedoskonałości skóry, zmarszczki czy blizny. Jednak, o ile sama gra jest bardzo zaawansowana technologicznie i wypełniona po brzegi ciekawymi mechanikami, tak modele twarzy postaci, animacje poruszania ustami i mimika są wykonane na dobrym, ale nie na jakimś wybitnym poziomie. W tym aspekcie, jeśli wierzyć temu, co widzimy na zwiastunie GTA 6, stanowić ona będzie spory krok w przód pod tym względem. Przy okazji omawiania tego tematu chciałbym, abyście zwrócili uwagę nie na to, jak pomalowana jest, mówiąc w cudzysłowie, tekstura głównej bohaterki, ale na to, na jakim poziomie jest jej ekspresyjność. Widać to już w pierwszej scenie z jej udziałem. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Okej, zatrzymajmy na chwilę i spójrzmy na to jeszcze raz. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. W przeciwieństwie do tego, co widzimy w Red Dead Redemption 2, postacie w GTA 6 posiadają całkiem sporą liczbę mikroanimacji związanych z poszczególnymi obszarami twarzy. Dla przykładu, jest to subtelne poruszanie brwiami, bardziej zaawansowane animacje ust, mrużenie oczu, mruganie czy drobne ruchy oczami oraz głową. Deweloperzy dysponujący takim systemem są w stanie sprawić, że postać bardziej wiarygodnie wyrazi emocje. A jeśli przyjrzeć się dokładniej, zauważymy, że pani psycholog najprawdopodobniej, zadając pytanie, na samym końcu lekko zaciska usta. Dokładnie tak robimy w sytuacji, kiedy jesteśmy pewni siebie. Dominujemy w rozmowie, a z uwagi na swoją rolę stawiamy się na pozycji nauczyciela lub kogoś, kogo zadaniem jest ocena drugiej osoby. Nieświadomie więc generujemy mikrogesty, drobne i subtelne zachowania, które często wpływają na nasz odbiór, a które bardzo ciężko ogólnie oddać w grach wideo. Jeśli więc poziom ekspresji i mimika twarzy będą na takim poziomie jak na tym zwiastunie, będę pod ogromnym wrażeniem. Do tej pory tylko jedna gra zrobiła to jak trzeba.
i była to LA Noire, lecz przy jej produkcji wykorzystano zupełnie inną technologię. I think some of your men aren't fully licensed. You're desperate to cover your sales. Odpowiadając więc na pytanie, które kilka osób zadało mi po premierze zwiastuna GTA 6. Dlaczego w Red Dead Redemption 2 wygląda to lepiej? Tylko, czy aby to mówiąc, mamy na myśli model z całym kompletem mniejszych systemów składających się na całość? Czy może sugerujemy się wyłącznie teksturą twarzy i tym, ile pieprzyków oraz zmarszczek namalował na niej artysta? I tutaj mam dla Was kolejną ciekawostkę, nawiązującą nieco do tak drobnego detalu jak rozproszenie światła przechodzącego przez uszy Artura. Jeśli dobrze się przyjrzeć, w kilku scenach możemy zobaczyć podobny efekt, ale w przypadku włosów postaci. Zwróćcie uwagę na sposób rozchodzenia się światła na granicy włosów i otoczenia. Nie widzimy tu wyraźnie granicy, ponieważ włosy na samej górze głowy nie są osobnym, jednym modelem, ale wydają się być bardziej złożoną symulacją. Rozchodzenie się więc światła w ten sposób, w jaki to widzimy, świadczyć może o tym, że postacie na głowie mają ogromną ilość poszczególnych włosów, dodatkowo obliczanych w czasie rzeczywistym. Tak więc system za nie odpowiedzialny może być moim zdaniem pewnego rodzaju nowością w grach tego studia. Wygląda to bez porównania lepiej niż w Red Dead Redemption 2. Kolejny przykład to ta scena. Ja wiem, że można było na to nie zwrócić uwagi przez ten detal, ale wyjątkowo spójrzmy w tym wypadku na twarz, okulary i włosy tej kobiety. To, co zrobiło na mnie spore wrażenie, to ponownie ekspresja, a także niezwykle realistyczny system odpowiedzialny za fizykę włosów oraz ich kolizję. Włosy w tej scenie wydają się przesuwać po okularach, a nie przenikają przez nie jak w większości gier, a także bardzo naturalnie reagują na symulację wiatru. A jeśli już jesteśmy przy tej scenie, to spójrzcie trochę w inne miejsce, na sam pojazd i interakcję jego modelu z modelami NPC-ów. To, co również zwróciło moją uwagę w tej oraz innej scenie, to interakcja postaci z modelem samochodu. Zauważcie, kierowca wyciąga rękę przez okno i swobodnie trzyma ją na drzwiach. Z tyłu druga kobieta również ma rękę na zewnątrz, a samą dłoń położoną ma na szybie. Świadczy to moim zdaniem o dwóch rzeczach. Po pierwsze, samochody zostały bardzo drobiazgowo wymodelowane, łącznie z zaimplementowanym do nich systemem kolizji, uwzględniającym częściowo opuszczone szyby. A po drugie, studio Rockstar opracowało nowy sposób na interakcję modeli postaci z modelami samochodów. I to w ruchu. Kolejna scena jest chyba jeszcze lepszym tego przykładem. Widoczna postać jedną nogą stoi na drzwiach, a drugą na dolnej części kierownicy. Dodatkowo, jego dłoń widać, że trzyma drzwi i wygląda to całkiem realistycznie. Zauważcie, dwa osobne modele nie przenikają się, a wszystko wydaje się być w ciekawy sposób ze sobą związane. Co interesujące, wykonanie czegoś takiego, a więc powiązanie ze sobą różnych obiektów w świecie gry i interakcja z nimi, aby wyglądało to realistycznie, wcale nie jest tak proste, jak może się wydawać. Dla przykładu, na tym materiale widzicie jedną ze scen pochodzących z GTA Vice City. Zwróćcie uwagę, że w momencie, gdy jedna postać chwyta drugą za szyję, widać, że dłonie nie są idealnie zsynchronizowane z szyją i delikatnie się przemieszczają. Wprawdzie materiał pochodzi z okresu produkcji tej gry, gdzie studio wykorzystywało archaiczny już system motion capture, bazujący na układzie szkieletowym, ale z tym problemem wciąż boryka się wiele firm. Okej, ale skąd to wiem i co w tym tak niezwykłego? Oczywiście to, co mówię, to nie są moje wymysły i filozofie, ale podpieram się tu bardzo ciekawym materiałem nagranym przez byłego animatora studia Rockstar, który pracował przy GTA 5 oraz Red Dead Redemption 2. W swoim filmie opowiedział o kulisach powstawania tych gier oraz podkreślił, co stanowiło zawsze wyzwanie dla animatorów, którzy tworzą cutscenki bezpośrednio w grze, czy też odpowiadają za wzajemną interakcję NPC-ów. Jak się okazuje, największym problemem jest łączenie animacji tak, aby stanowiły spójną całość, kiedy gracz z trybu normalnego sterowania postacią uruchomi sekwencję wcześniej nagranej animacji, bądź ją ukończy. Dla przykładu, w GTA 5 widzimy wiele takich sytuacji, choćby w momencie przełączania się pomiędzy postaciami. Zauważcie tu coś interesującego. Kiedy kończy się sekwencja animacji, postać zawsze przyjmuje standardową pozycję chodu. I tu leży cała magia. A ta dokładnie kwestia wiąże się z tą sceną na plaży.
Gościmy tu kilka nowości związanych nie tylko z technologiczną stroną silnika Rage, ale także tych związanych właśnie z animacjami. Przykład pierwszy. Interakcja NPC-ów. Po prawej stronie, w tym miejscu, zobaczyć możecie grupkę osób. Co ciekawe, w pewnym momencie jedna postać rzuca puszkę piwa w kierunku drugiej postaci, a ta następnie ją łapie. Ta scena zaimplementowana została tu nie bez powodu, bowiem w większości gier takie zachowanie jest rzadkością, a wynika to z trudności wykonania tego elementu. Mało tego, NPC w GTA 6 potrafią chodzić w grupach, co nie jest już takie normalne w innych grach. Biegają razem, a nawet podróżują. A na tym nie koniec. Na zwiastunie widzimy sporo ujęć z samochodami, a z nimi także wiąże się kilka ciekawostek. O części z nich już wspomniałem przy okazji interakcji z postaciami, ale kilka innych rzeczy wydaje się tu równie ciekawych, jak światła dla przykładu. Bardzo podoba mi się tu fakt, jak realistycznie zasymulowano tu efekt zapalania oraz gaśnięcia świateł samochodowych, szczególnie w starszych modelach wyposażonych w standardowe żarówki, a nie LEDy. Jak możecie zauważyć, zapalenie świateł stopu dla przykładu nie działa w sposób zero-jedynkowy, czyli świeci, nie świeci. Żarówka zapala się tu stopniowo i w sposób płynny aż do uzyskania pełnej mocy, szczególnie na zwolnionym filmie. Tak właśnie działają żarówki starszego typu, które na szeroką skalę stosowane były właśnie w starszych modelach samochodów. Kolejna sprawa to lakiery samochodów i widoczne ślady użytkowania na ich powierzchniach. W tym ujęciu zauważcie, że lakier nie jest zwyczajną płaską teksturą, ale posiada zatopiony wewnątrz swojej powierzchni brokat. Wybaczcie, ale nie wiem, jak fachowo się to nazywa. Ogólnie jednak sprawia wrażenie wielowymiarowości. Dodatkowo, fajnym detalem są także ślady po palcach na zakurzonej karoserii, które powstają przy zamykaniu choćby klapy bagażnika. Widać to dokładnie w tej scenie. No dobrze, ale skąd pewność, że to, co widzimy, przedstawia faktyczną grę, a nie podpicowany materiał marketingowy? Pewności oczywiście nie mamy. Jednak biorąc pod uwagę, jak wyglądał pierwszy i drugi zwiastun Red Dead Redemption 2, a więc poprzedniej gry studia Rockstar, istnieje moim zdaniem bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak właśnie będzie wyglądała gra. W większości. Celowo wspomniałem, że w większości, ponieważ jak dodaje ponownie Mike York, a więc były pracownik tego studia, Rockstar na potrzeby zwiastuna mogło lekko ubarwić ten świat. Jednak nie na zasadzie tworzenia fikcyjnych scen, które niewiele będą miały wspólnego z grą, ale na zasadzie implementacji choćby delikatnie większej ilości roślin, drobniejszych detali, czy delikatnie większego zagęszczenia obiektów. Zresztą, porównując scenę z napadem na pociąg w Red Dead Redemption 2 z tym, jak prezentowała się ona na zwiastunie, zauważymy, że została ona nieco okrojona w kwestii ilości i jakości dymu, jaki wydobywał się z rejonu kół lokomotywy. Ogólnie wygląda to podobnie, ale jednak nieco inaczej. Biorąc pod uwagę wszystkie te elementy, w mojej ocenie rozwój technologiczny nie tylko serii GTA, ale ogólnie gier wideo, odbywa się na nieco innym polu niż kiedyś. Deweloperzy chętniej i z lepszymi rezultatami rozwijają inne elementy wizualne, wpływające na odbiór gry, a więc animacje twarzy, urealnienie emocji w postaci implementacji subtelnych mikroanimacji, nie tylko głównych bohaterów, ale także NPC-ów, czy ogólnej mowy ciała. Tu już nie chodzi o wysoką rozdzielczość tekstur, bowiem te stosunkowo łatwo zaimplementować, czego najlepszym przykładem są mody do GTA 5. I to jest główny powód, dla którego trochę oszukują się moim zdaniem osoby, które uważają, że zmodyfikowany wizualnie, za pomocą właśnie modów takich GTA 5, wyglądać będzie lepiej, bądź też będzie oferował wyższy poziom technologiczny niż GTA 6. Owszem, może posiadać tekstury wyższej rozdzielczości, może posiadać dodatkową zawartość czy poprawione udźwiękowienie. Jednak technologicznie będzie to wciąż ta sama stara gra, ze starymi mechanikami i starymi bolączkami, choć oprawiona w nieco bardziej błyszczący papierek. Podsumowując, to pamiętajmy, że firma Rockstar, tworząc serię GTA, zawsze kierowała się stylizowaną, mocno przejaskrawioną wizją rzeczywistości, a nie realizmem. Nie oczekiwałbym więc tu superrealistycznie wykonanych postaci czy fotorealistycznych krajobrazów, zupełnie tak, jak nie oczekujemy, że przedstawiony świat będzie wierny realiom, w tym mocno realistyczny. Jednak jak to będzie finalnie i co ciekawego zaoferuje, zobaczymy dopiero po premierze.
Dajcie jednak znać, co wy myślicie na ten temat, a z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.